Zawodnicy Mazowiecko-Podlaskiego Klubu Karate wystąpili w turnieju charytatywnym zorganizowanym w hali sportowej Gimnazjum nr 1 w Zambrowie. Wpisowe zawodników, wpłaty od sponsorów, pieniądze z kwesty zostały przeznaczone na leczenie Marcelinki Podlaskiej. Chciałbym przy tej okazji, dzięki temu, że jest Telewizja Narew, podziękować wszystkim, którzy pomogli w realizacji tego wspaniałego zadania, jakim jest turniej Pomoc dla Marceliny. Oczywiście my mamy na myśli teraz pomoc dla innych dzieci, bo to tylko nie na Marcelinie się skończy, ale, że tak powiem, pod hasłem jej imienia i nazwiska zaczęła się ta akcja. Zresztą z powodzeniem ona się rozwija, z czego się cieszymy. My jako karatecy mogliśmy włożyć swój wkład własny, pracę sędziów, pracę trenerów, czas poświęcony przez rodziców, zawodników. Wszystkie sprawy, które są związane z ufundowaniem czegokolwiek, pochodziły od sponsorów. Drukarnia Groszfeld ufundowała nam pamiątkowe dyplomy z tego turnieju, natomiast zarząd Mazowiecko-Podlaskiego Klubu Karate ufundował symboliczne medale dla wszystkich uczestników. Walki odbywały się w kategorii K1, czyli kickboxingu, dla zawodników starszych, bardziej doświadczonych oraz chętnych zawodników praktycznie niedawno, którzy zaczęli ćwiczyć, także praktycznie można powiedzieć amatorów, ale też walczyły dzieci w kategorii grappling oraz dzieci w kategorii semi-knockdown, czyli walki kontaktowej z pełnym zabezpieczeniem w ochraniacze typu Hogo, kaski oraz piszczelostopy i napięstniki. Mieliśmy około 50 zawodników, zresztą większość pozostała w finałach, natomiast część już się rozjechała do domu ze względu na zajęcie trzecich pozycji. Odebrali swoje medale oraz dyplomy. Natomiast ważne jest to, że byli i ich wkładem własnym również są te opłaty startowe, bardzo symboliczne, w postaci 10 zł, ale to jest ich wkład własny finansowy w ten turniej. Mieliśmy również puszkę od dyrektora szkoły, bo szkoła ma zgodę na tą publiczną zbiórkę, więc zbieraliśmy wspólnie z porozumieniem z panem dyrektorem Ryszardem Ogrodnikiem pieniążki również do puszki. I myślę, że to była taka symboliczna, pokaźna suma. No, dla nas jest duża, bo około 1000 zł podejrzewam z tego wszystkiego, co obserwuję, z hojności wszystkich uczestników. Ale chcę powiedzieć, że najpiękniejsze jest to, że mogliśmy się spotkać i mogliśmy zaprezentować ten zdrowy styl życia, że ci zdrowi, silni, młodzi ludzie robią coś dla tych, którzy naprawdę potrzebują pomocy. Od marca tego roku wprowadzamy taki pakiet rodzinny w celu promocji zdrowego stylu życia poprzez sport karate. Ten pakiet będzie się składał z kwoty 70 zł dla dwojga ćwiczących z rodziny. Czy to będzie rodzic z dzieckiem, czy też dwójka braci, sióstr i tak dalej, nie ma problemu. Będziemy się starali, my co prawda utrzymujemy się ze składek członkowskich, ale naszą misją jest także propagowanie zdrowego stylu życia oraz sportu karate. Organizowanie pomocy chorej Marcelince Podlaskiej integruje mieszkańców Zambrowa. W dniu dzisiejszym, to jest 6 lutego 2016 roku, zebraliśmy się na hali Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Zambrowie i o godzinie 12 rozpoczął się charytatywny turniej na rzecz chorej na nowotwora oka, tak zwanego siatkówczaka, 9-miesięcznej Marcelinki Podlaskiej. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Mazowiecko-Podlaski Klub Karate, natomiast inicjatorami jestem ja jako radny miasta Michał Klimowicz, prezes Mazowiecko-Podlaskiego Klubu Karate Shihan Artur Więzowski, wiceprezes naszego klubu sensei Robert Gaździk, a także pan dyrektor Ryszard Ogrodnik, dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Zambrowie. W zawodach bierze udział około 40 zawodników. Każdy z zawodników wniósł opłatę startową. Oprócz tego też zbieramy datki wśród publiczności, która jest zgromadzona tutaj dzisiaj na hali. Było też również kilku sponsorów, którzy przelali pieniążki na nasze konto i tutaj z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować Państwu Piotrowi i Annie Jankowskim, właścicielom firmy Intertech, panu Stefanowi Piszczatowskiemu, prezesowi Zambrowskiego Ciepłownictwa i Wodociągów w Zambrowie, a także panu Piotrowi Groszfeldowi, który jest właścicielem drukarni reklamy, który również nam za darmo wydrukował dyplomy
domy pamiątkowe dla zawodników, aby zminimalizować koszty i przekazać jak największą liczbę pieniążków dla Marcelinki. Rozdajemy tylko pamiątkowe dyplomy dla zawodników za ich udział i symbolicznie medale, bez żadnych pucharów. Z tego miejsca również chciałbym podziękować panu dyrektorowi Ryszardowi Ogrodnikowi za to, że na tak szczytny cel udostępnił nam za darmo halę Miejskiego Gimnazjum nr 1. Chciałbym również podziękować zebranej publiczności na sali za to, że no nie są te osoby jakby obojętne na krzywdę i cierpienie drugiego człowieka i w miarę możliwości fajnie sobie zagospodarowały czas, będąc na dzisiejszym turnieju, a także wspomogły finansowo dzisiejszy turniej. Chciałbym również podziękować zawodnikom, którzy no swój, nie oszukujmy się, cenny, wolny czas poświęcili na udział w dzisiejszym turnieju. Chciałbym również serdecznie podziękować za udział dzisiejszym mediom. Chciałbym również, korzystając z okazji, zaprosić wszystkich mieszkańców powiatu zamborskiego i nie tylko na zajęcia, które odbywają się w naszym klubie 2 dni w tygodniu, we wtorki i w piątki o godzinie 19. Dla wszystkich zainteresowanych mogę tylko powiedzieć, że opłata comiesięczna osób, które chcą uczestniczyć w zajęciach karate, to jedyne 48 zł. Natomiast mamy od marca taki pakiet rodzinny. Jeśli rodzic przyjdzie z dzieckiem, to wówczas dwie osoby płacą tylko i wyłącznie 70 zł. Także wszystkich serdecznie mieszkańców powiatu zamborskiego, którzy nie mają co zrobić z wolnym czasem i chcieliby ten czas w sposób pożyteczny zagospodarować, zapraszam na nasze treningi.